To jest taki, wiesz, to jest taki powrót, tylko że spóźniłeś się tak o parę miesięcy. Cholera! Cześć internecie, jestem w Cinemacie, jeśli ktoś zapomniał, czyli na przykład cały świat. To jest Mistrz Fotela. Przyszliśmy, żeby pogadać o Shortwavesach, festiwalu filmów krótkometrażowych, który odbywa się co roku w Poznaniu. 10. jubileuszowa edycja, to też bardzo istotne, podkreślane wielokrotnie podczas festiwalu. Można by oczekiwać, że jak 10. edycja, to wydarzy się coś szalenie genialnego i stwierdzimy, wow, to jest huczne świętowanie. Pod tym względem w sumie nic takiego nie było. Ale czego byś się spodziewał, że co się stanie na tym festiwalu? Fajnym zwiastunem było to, co było obiecywane na gali otwarcia. Wydarzenie artystyczne All In, przygotowane przez twórców Shortwaves na 10 lat działalności. Program wydarzenia obejmuje przegląd najlepszych filmów z kolejnych edycji festiwalu oraz elementy sztuk wizualnych i performatywnych ze specjalnie stworzoną muzyką wykonaną na żywo i gościnnym udziałem Rebeki. Jak coś takiego przeczytałem na zaproszeniu, wow, to będzie genialne, na pewno sporo się wydarzy. A w sumie okazało się, że to wydarzenie oczywiście sympatyczne, fajne i te filmy, które tam zostały wyświetlone, no to są dobre, bo to są zwycięskie z paru tam edycji. Tyle, że po pierwsze, same te filmy były w takim chaotycznym ciągu wyświetlone. Udział Rebeki to były dwie piosenki. Co prawda, no wiadomo, no Rebeka zawsze brzmi super, więc to akurat było fajne, zwłaszcza, że wjechali na scenę na takim podejście. W tym samym czasie wjechał na scenę samochód. Brzmi jak widowisko, troszkę 2009 widowisko, ale mimo wszystko to było spoko. No i ten taniec na koniec, tancerze wyszli na scenę i to miało jakoś tak pokazać, jak się świetnie wszyscy tam bawimy. Tyle, że no oni tańczyli, my siedzieliśmy. Nie wiem, czy ktokolwiek myślał, że to przebiegnie inaczej. W ogóle to ja od razu cię wtrącę i zrobię taką klamrę, bo ty byłeś na wydarzeniu otwarcia, ja byłem na zamknięciu. Właśnie. Wyszedłem, kiedy zostały odczytane wyniki, a potem dowiedziałem się, że zwycięskie filmy zostaną wyświetlone. Taka walka się we mnie rozegrała. Czekałem, aż zakończy się ta część oficjalna i stwierdziłem, że run for it. Akurat gala zamknięcia zawsze wygląda bardzo podobnie. No, ogłaszamy wyniki, mówimy siemanko i tylko najwyżej puścimy te filmy i to jest w sumie całe widowisko. Ale Shortwavesy stwierdziły w tym roku, że zrobią coś, co jakby miało być właśnie taką celebracją na wyższym poziomie niż tylko tym filmowym, czyli rozbicie piñaty. Można sobie zadawać pytanie, dlaczego piñata? Może stoi za tym jakaś ideologia, nie bardzo wiem, ale samo to, że jest na plakacie, no to się spodziewasz przez cały festiwal rozbicia piñaty. I jak jest rozbijana, no to fajnie. Wyglądało to całkiem spoko, chociaż wydaje mi się, że osób, które uwieczniały to, czy to obsługi, czy z jakichś mediów, było więcej niż takich zwykłych, regularnych widzów. W tym roku ogółem poziom, wydaje nam się, był średni, co główną nagrodę dostał... Ale o czym mówimy? O polskim czy międzynarodowym? Powiedzmy najpierw o międzynarodowym. Dobrze, to międzynarodowym. Mamy tak, główną nagrodę zdobył film The Beast. To jest film o wiosce kulturowej, w którym mamy pana, który gra wodza wioski i on ma takie aspiracje, żeby grać Szekspira. Przede wszystkim tam jest taka pierwsza, bardzo długa scena, gdzie nic się absolutnie nie dzieje. Do filmu nie wprowadza to za dużo, można by ją totalnie skrócić albo wywalić. On nie ma być dynamiczny, więc... No nie więc ma. On ma troszkę powodować taką nudę. Tak, generalnie film składa się ze statycznych kadrów, no i ci bohaterowie poruszają się tylko w ramach tych kadrów, więc operatorsko nie dzieje się tam praktycznie nic. Albo kadrowane bardzo ładnie to jest. Ta pierwsza scena też jest w jakimś sensie miarodajna, bo nie wiesz właściwie, kto tu jest istotny, nie wiesz, na kogo masz zwrócić uwagę i czy cokolwiek z tego, co oni mówią, ma być dla ciebie istotne, więc oglądasz to wszystko z tej jednej perspektywy i w sumie zachowujesz się tak, jakbyś się zachowywał, gdybyś był świadkiem tej sytuacji. To znaczy, że no, tam jacyś ziomkowie gadają, ale w sumie cię to nie obchodzi, bo nie wiesz, czy macie to obchodzić. No i tak cały film. Ja próbuję nadal wczuć się w tok myślenia jury, bo ewidentnie my myślimy pod kątem jakiejś narracji, zainteresowania widza, uatrakcyjnienia tego, natomiast no, ten film nie ma być atrakcyjny i moim zdaniem ma wieść go jakiś temat, że oto mamy taką, nie wiem, komercjalizację kultury, czarnoskórych bohaterów, którzy są spychani na ten drugi plan do jakichś takich stereotypowych ról i gościa, który chce się wyłamać z tej roli, no i grać to, co też pada w filmie, grać postaci białe. Mówi, no chciałbym zagrać jakąś taką ważną rolę, przede wszystkim nie Murzyna. A, nie Murzyna. I ona to wtedy podsumowuje, że no ale wiesz, jesteś czarnoskóry. No, tak. Trzecie miejsce zajął film After the Volcano, który jest filmem eksperymentalnym. Po prostu chodziło o to, że masz z różnych takich fragmentów archiwalnych poskładaną. No tak, ale chodzi o to, że wiesz, że to był film o czymś. To nie był film o tym, że wulkan wybucha, to był film, że... Okej, to...
że ludzie wracają do korzeni trochę, że myślą o budowaniu schronienia za... takie... Nie mam pojęcia, o co mogło tam chodzić w kwestii tematu. Czy trochę mi się też nie chce myśleć o tym. Tak, akurat wiele tych eksperymentalnych filmów, był cały pierwszy blok, nie, że tam jest o tak, snach. Tak. No to się okazało, że jeśli macie zestawione ze sobą filmy takie oniryczne, eksperymentalne, dziwaczne, nie do końca jasne w swoim przesłaniu, tylko po prostu konceptualnie, ewentualnie ciekawe, to szybko wkrada się nuda. I to jest zawsze problem całych takich bloków krótkometrażowych, nieistotne już jakie tematy podejmujące. Nie wpływa dobrze, jeśli pierwszy, czy tam któryś film jest nudny, a potem trafi się taki przeciętny, na który można by przychylnie spojrzeć, ale nie spojrzysz, bo właśnie się wynudziłeś na wcześniejszym. Trochę tak, a trochę nie, bo na przykład był sobie set Borderline, który zaczynał się filmem o matce, która chce oddać dziecka, a potem jednak chce je z powrotem. Trwało to 20 minut. Przechodziło to w film o chłopcu, który wynajmuje brata swojego kolegi, żeby zabił jego ojca, co trwało 15 minut. A potem mieliśmy film Game Changer, który trwał 10 minut i był zgrabnym, dynamicznym, był mocny filmem z tematem, które dobrze się oglądało, no i to wyrywało nas na chwilę z tej takiej, że tutaj beznadzieja, tak, że skoro temat, to już nie będzie ciekawie, nagle się okazuje, że proszę bardzo, można opowiadać o traumie wojennej, a w ogóle ciekawe, bo opis jest w drodze na misję wojskową. Fascynujące, no nie? Bo pierwsze nie wiemy, dokąd zmierza bohater, film się zaczyna od tego, że bohater się pakuje do samochodu i ma gdzieś jechać. Nie ma żadnego sygnału dokąd, natomiast potem gdzieś tam wracają do niego odgłosy wojny, więc no ja to czytam tak, że on ma jakąś traumę związaną z misją, na której był, a nie, że się na nią wybiera. Może powiedzmy jeszcze, czy z międzynarodowego jest jakiś film, który my byśmy chcieli nagrodzić, poza Game Changerem, który wydaje mi się jednym z najlepszych filmów na tegorocznym festiwalu, czy coś jeszcze tam było takiego? No ja bym nagrodził film z GTA V, bo to złoto jest, ale no to bym raczej dał nagrodę jakiegoś złotego internetu albo coś. Znaczy ja bym nagrodził film The Burden, Minborda, który wygrał konkurs Best of Ten, czyli zbiór 10 filmów, selekcja przeprowadzona przez programerów 10 festiwali. Trochę mnie to dziwi, że jury konkursu międzynarodowego, w którym ten film brał udział, absolutnie go pominęło. Może kwestia tego, że stwierdzili, dobrze, już dostał nagrodę, to no już bez przesady. Może w ogóle jest taki zapis w regulaminie, że film nie może dostać dwóch nagród, czy co? Może tak być. Nie wiem, trzeba by przeczytać regulamin. Na pewno film może dostać nagrodę w publiczności i dostać wyróżnienie przez jury, no ale to jest dziwne. Animacja poklatkowa to pierwsze. Po drugie, musical. W tym filmie wszystko się rozpoczyna w hotelu długoterminowym. Jako recepcjonistę hotelu widzicie szprota w garniturze, który śpiewa o smutku i do niego dołączają za chwilę goście hotelowi, też szproty i też śpiewają, kontynuują jakby tę piosenkę, która jest takim skomlącym głosem z autotunem nałożonym, wyśpiewana. Jest to takie słodko-gorzkie, troszkę przypomina Anomalisę, tyle że tutaj właśnie śpiewają i ten autotune pięknie dodaje tej rozpaczy piosenką. Przepiękne, jednocześnie zabawne, jednocześnie bardzo smutne, więc mój ulubiony typ filmów. Filmy, które mi się podobały, to trwały zwykle poniżej 20 minut, natomiast filmy, które wygrały, trwały zwykle gdzieś powyżej. Nie wiem, czy jury po prostu stwierdziło, super film na drzemkę. Konkurs polski, przejdźmy do konkursu polskiego. Okay. Powiedzmy coś o konkursie polskim. Na pewno jeszcze coś tam w międzynarodowym się znalazło dobrego, ale w sumie powiedzmy już o polskim. Generalnie tak, od pierwszego miejsca do trzeciego mamy tak, Nic nowego pod słońcem. Jako trzecie, tak? Nie, jako pierwsze. Co? Konkurs polski nie. No. Nie, żartujesz. Jestem film, któremu prawie zagłosowałem w nagrodzie publiczności, ale zostaliśmy na Q&A z twórcami. Przemowa twórcy o tym, że jego interesuje fizjologia. No jednak stwierdziłem, że fusy. Które zresztą dostały nagrody publiczności, więc to nam załatwia już 2 z 4. Drugie miejsce to Heimat. Trzecie miejsce to dokument Proch, którego nie widziałeś. Jest to dokument praktycznie niemy. W jednej scenie tylko pojawiają się jakiekolwiek dialogi, który podąża za zmarłymi zasadniczo. Część dzieje się w domu pogrzebowym, część dotyczy spraw związanych z pogrzebem, część dotyczy spraw związanych ze spadkiem i tak dalej, postępowaniem spadkowym. Okej, to brzmi zachęcająco, to muszę nadrobić koniecznie. Znaczy mój komentarz jest taki, ja wiem, że zmarli są mało dynamiczni, ale bez przesady.
Ej, jestem pod wrażeniem, że Nic nowego pod słońcem wygrało, bo ten film okej, jest całkiem w porządku, tylko że on gra w sumie na jednym patencie. Przez ponad połowę filmu obserwujesz to, że człowiek jest niezadowolony, taki wieśniaczek, jest niezadowolony z tego, że dziewczyna, którą poznał przez Skype'a i teraz się spotykają, jest brzydka, miała być ładna. Coś więcej? Znaczy ja bym powiedział, że to jest mocny konflikt, bo generalnie ona się pojawia gdzieś tak powiedzmy w 10 minucie, natomiast wcześniej ten bohater zostaje zarysowany jako taki odludek trochę, człowiek, z którego się śmieją, więc też masz zasygnalizowaną jego charakterystykę, natomiast potem, kiedy on spotyka właściwie taką osobę, która jest podobna pod tym względem do niego, no to jednak wywołuje w nim to podobne emocje, jakie on wywołuje w swoim otoczeniu. Więc z jednej strony rozumiemy tego bohatera, z drugiej strony widzimy, że trochę jest tutaj nie fair w stosunku do tej dziewczyny. Jest to fajny film, natomiast to jest coś, w czym brakuje mi puenty, co z kolei jest elementem wspólnym wielu polskich filmów. Tak, właśnie to w tym konkursie. Bardzo często się powtarzał taki element, że można było wyczuć, że okej, ktoś nie miał tu pomysłu, jak to zakończyć, jak to podsumować. Skończyć? Dokładnie. W trakcie pomysłów dużo było świetnych. Ten motyw już widziałem tyle razy, że raczej bym nie pochylał się nad nim jakoś dłużej, więc nagroda tym bardziej mnie dziwi. Jeśli masz to zestawiane z takimi filmami jak na przykład Najpiękniejsze fajerwerki ever... Całkowicie pominięte. Wydaje mi się, że to jest właśnie głównie podyktowane tym, że ten film już bardzo dużo razy był nagrodzony. Ale jest najlepszy! Ale jest faktycznie bardzo dobry. To jest film, w którym przede wszystkim jest jakaś puenta. To jest film, w którym jest jakiś temat, ale jest też struktura zwykle w polskim filmie, tym krótkometrażowym, czuć, że tam jest taki trochę wybór często, czy temat, czy struktura, i tu są obie rzeczy i fajnie zbalansowane. I przy okazji to jest bardzo aktualne, tak, że to można odnieść do tego, co aktualnie się dzieje bardzo mocno, i on jest w stanie wywołać dyskusję, nie tylko refleksję, ale też dyskusję. Co wydaje mi się, że jest bardzo cenną cechą kina, zwłaszcza jeśli się udaje coś takiego osiągnąć w kinie krótkometrażowym. Abstrahując od tego, że masz tam trójkę bohaterów, a w pół godziny potrafisz dowiedzieć się o nich tyle, żeby cię obchodzili, no i oni też w ogóle przechodzą jakąś ścieżkę rozwoju i się zmieniają w trakcie tych 30 minut, no to właśnie masz jakiś temat, który też nie jest przedstawiony w sposób czarno-biały i tam nie ma opowiadania się po żadnej ze stron, bo każdy z tych bohaterów reprezentuje którąś ze stron, łącznie ze stroną neutralną. No więc to jest właśnie tak fajnie rozłożone akcenty, które wprowadzają pewne argumenty do dyskusji. Dlaczego ten film nie został w żaden sposób zauważony na konkursie? Nie mam pojęcia. Moim zdaniem najlepszy film konkursu polskiego. O, w ogóle ciekawa sprawa. Ze względu na to, że poszliśmy na European Short Pitch... A, wiedziałem, że powiesz o Dish Boyu. Tak, to ze względu na to wydarzenie obejrzeliśmy dwa filmy dwukrotnie. Z czego jednym z nich był Dear Boy. Który doskonale wpisuje się w to, co mówiliśmy, że polskie filmy często są bez puenty. Albo opierają się na temat versus struktura. Tutaj generalnie jest pomysł, czyli podpiszmy to pod temat. Czuć jakąś taką wizję, czuć, że tutaj reżyserka ma coś do zaoferowania. Tak, w ogóle reżysersko to jest naprawdę sprawne, tylko że no po co? To jest fascynujące. Byliśmy na festiwalu krótkiego kina. Ja mam wrażenie, że wielu twórców zupełnie nie szanowało mojego czasu. I ja mam takie poczucie, że stanowczo za dużo było filmów, które trwały bliżej tych 30, a za mało tych, które były bliżej tych paru minut. Bo w parę minut da się opowiedzieć historię, da się zająć stanowisko w jakimś temacie. Natomiast w pewnym momencie, kiedy widziałem już opis w katalogu i widziałem, że film trwa 20 parę minut, stwierdziłem, o matko. I zwykle to uczucie towarzyszyło mi później na sali. Gdzieś tam się to wszystko rozmywa ze względu na ten za długi metraż. Tak jakby filmy, właśnie, które mają mniej niż 10 minut, były tymi filmikami, które się wrzuca na YouTube, a nie myśli tak o nich jako o poważnej twórczości. Ale z drugiej strony większość filmów polskich, a przynajmniej te, które pamiętam, miała te 20 parę minut. I to był czas dobrze spożytkowany, to znaczy ja wiedziałem, na co ten czas poszedł. Tam były podział na trzy akty, bohaterowie byli wprowadzani, był jakiś konflikt. Może brakowało trochę tej puenty, natomiast no, te 20 minut było angażujące. I nie było tak, że myślę sobie, a 20 minut, czas mija. Natomiast w konkursie międzynarodowym miałem czasem wrażenie, że temat jest na 5 minut, a film trwa 20 i ja się zastanawiam, po co jest te 15. I to jest uczucie, które towarzyszyło mi na wielu filmach, również na filmie, który zajął trzecie miejsce, chyba Retusz w konkursie międzynarodowym. No to też nie widziałem. Powiedziałbym, żałuj, ale, no, ale nie. Ciekawie przestaje być po 5 minucie, nie? Ale z tego polskiego Fusy to jest to o wróżce, nie? Tak. To jest coś przepięknego, co Janusz Habior w tym filmie robi.
I jego sam czasupa, to jest, sam czasupa. Złoto absolutne. I chociażby z powodu Janusza Habiora, który w każdej dosłownie roli jest znakomity. Który notabene gra też w Dear Boyu. Jego jest całkiem sporo w filmach i bardzo dobrze. No ale Wasileska na przykład, Justyna, gra też w Hejmacie i w Fajerwerkach. Czy to nie było przypadkiem kręcone tuż po Fajerwerkach, nie, po Sercu Miłości, tak, tak. Gdzie Justyna Wasilewska jest łysa, ma wygolone brwi i jakoś twórcy stwierdzili, dobra, no nie będziemy kombinować, żeby tu ci coś domalowywać, jakieś peruki nakładać, więc po prostu zostawili ją bardzo krótko obciętą, a zamiast brwi ma jakieś takie kryształki ponaklejane, co wygląda fajnie, bo też można jakiś background samemu sobie dopisać do tej postaci w tym filmie, ale czuć tę tak, historię z planu, że skojarzenie jest silne, jeśli ktoś kojarzy Serce Miłości, to się nasuwa samo. Myślę, że możemy powiedzieć gwoli podsumowania o moim zdaniem najlepszym secie, który widziałem, czyli Do It Yourself, który był zestawem filmów, na które głosowali widzowie w internetowym głosowaniu. No i to był zbiór tam chyba nagrodzanych wcześniej na shortwavesach, czy jakoś zebranych w jakiś tam sposób krótkich metraży. No i jednak jak publiczność wybierze, to jest dobrze. To był naprawdę dobry seans. Jedyny, na którym nie miałem uczucia zmęczenia. Faktycznie, no, to jest aż dziwne. Smutno tak mówić, że każdy set w którymś momencie jednak atakował tym poczuciem zmęczenia, znużenia, a na tym było najbardziej rzeźko. Te filmy faktycznie były znakomite, no chociażby Decorado, no to jest złoto, do którego bardzo chciałbym wrócić. Ja jeszcze to wspomnę może o polskim akcencie, czyli filmie Łukasz i Lota o gruszce i stożku, które idą na randkę. Czytałem komentarze na Wykopie sprzed paru lat. Na Wykopie? Wow. Tak, bo próbowałem znaleźć ten film. Sprawdzałem, czy gdzieś w internecie się znajdzie. Nie znalazł się. Natomiast komentarze na Wykopie... Jak mogą być takie brzydkie animacje, że to skala wygląda to jak... i tak dalej. Sądzę, że w postrzeganiu wielu osób, jak widzą taką niedokładną animację, gdzie tam masz niepełne wypełnienie konturów kolorem, czy coś w tym stylu, że to tak drga bardzo. Wiele osób może postrzegać w tym momencie, że to jest wada, że to nie jest celowo zrobione. Tak. Co mnie akurat prowadzi do jakiejś takiej refleksji na temat twojego Vincenta, który jest filmem wizualnie dopieszczonym i dlatego też wiele osób go postrzega jako jakieś takie arcydzieło czy przełom w jakimś sensie. On jest jednak takim filmem... Fajny festiwal, dużo atrakcji, jeśli nie chodzić tylko na filmy konkursowe, to można skomponować sobie bardzo różnorodny zestaw filmów na wszelakie tematy. Shortwavesy są o tyle cenne, jeśli się nie bywa na innych festiwalach, gdzie krótkie metraże są wyświetlane, bo tak to jesteśmy skazani na to, że okej, te filmy gdzieś już są zebrane z innych miejsc. Absolutnie nie żałuję żadnego pokazu w zasadzie. Chociaż z jednego w trakcie wyszedłem i teraz żałuję, że w sumie z niego wyszedłem. Test mistrz fotela, jestem Cinemaciej, wróciłem. Dzień dobry. Link w opisie na pewno. Link w opisie do wszystkiego, co się tylko da wam wrzucę, żebyście... Link do internetu. Wrzucę wam jakiś link do internetu, żebyście mogli to sobie tam wszystko być na bieżąco. www.internet.com musi być taka strona. Oczywiście, na bank. Więc jakbyście chcieli na przykład sprawdzić mojego Instagrama, mojego fanpage'a na Facebooku, czy na przykład kanał Pawła, to wszystko jest tam na dole, więc sprawdzajcie, bądźcie na bieżąco z nami i kochajcie nas tak bardzo, jak my kochamy kino i być może was, ale po prostu nie znamy waszych imion, więc trudno stwierdzić. To wypisujcie swoje imiona, wypisujcie miasta. Pokój. Ej, internet.com.